fragment z Ewangelii świętego Jana. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jak swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Słowo świat w tym fragmencie Ewangelii występuje aż 5 razy. W 2 zdaniach tu przytoczonych słyszymy, że świat nienawidzi Jezusa i nienawidzi Jego uczniów. Co to jest za świat, o którym tutaj słyszymy? Tu nie chodzi o piękno stworzenia, przyrody, jakoby ono miało być pełne nienawiści. Nie. Słowo świat tutaj użyte i w ogóle występujące w Ewangelii mówi o tych wszystkich ludziach, którzy są wrogo nastawieni do Boga, są światowi, walczą ze wszystkim, co Boże, są pełni buntu wobec Boga. Stąd świat, postawa światowości czy zeświadczenia oznacza wszystko, co staje w opozycji do tego, co Boże, do wszystkich, co uznają Boga za Stwórcę i Pana, co uznają swoją zależność od Niego. Pomyślmy o tym, gdzie my jesteśmy w naszym duchowym rozwoju. Czy tak zwana światowość nie osłabia naszej wiary i zaufania do Boga? Pokusy tutaj mogą być bardzo wielkie. Ileż to razy Bóg jest dla nas wyrzutem sumienia wobec naszych grzechów, wobec zagmatwania życiowego. Czy nie idziemy wtedy na łatwiznę i czy nie wolimy powiedzieć, że nie wierzę, że mam swoje zasady, a co tam głos sumienia, co tam głos Boga, co tam zasady wiary? Moje zasady się liczą. Uwaga na taką postawę. Nie bójmy się, jak Maryja, stawać po stronie Jezusa. Być z Nim i być dla Niego, jak ona. Maryja uczy nas prostoty ducha, dziecięcej ufności, mówienia Bogu tak. Módlmy się za wszystkich targanych pokusami do złego, do porzucenia wiary w imię wygody, w imię zagłuszania głosu sumienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.